Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań przyjętych z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem.
moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To mój los zabezpiecza. Hostess.
radujmy się nim i weselmy. Przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. List rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Drodzy bracia i siostry, kobiety w dzisiejszej Ewangelii oddaliły się od grobu Jezusa z bojaźnią i wielką radością. Ich poranne przybycie do apostołów z dobrą nowiną wyraża wszystkie te przeżycia, które Kościół od wieków wyśpiewuje w starożytnej pieśni Exultet. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zmartwychwstały Pan rozproszył ciemności grzechu i śmierci, dając początek promieniowaniu świętości swego Kościoła. Odtąd święci są dla nas jak kościelny witraż rozświetlony blaskiem Bożej łaski. Szczególnym świadkiem przemieniającego działania Chrystusowej miłości był i pozostaje dla świata święty Jan Paweł II, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku. Nie jest przypadkiem, że wyprodukowany przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II wraz z Telewizją Polską jubileuszowy film o życiu intelektualnym polskiego papieża nosi tytuł „Lubię patrzeć, jak wschodzi słońce”. Są to słowa naszego świętego patrona, które ukazują jego wielkanocną duchowość i pozwalają przeczuć, jak bardzo światło wiary i światło rozumu niczym dwa skrzydła wznosiły go stale ku kontemplowaniu Boga i Jego prawdy. Z wielkiego dziedzictwa duchowego i intelektualnego Jana Pawła II stale korzysta Uniwersytet Papieski, świadomy zaciągniętego wobec swego patrona długu, który jest zarówno darem, jak i zadaniem. Święty papież jest związany z naszą uczelnią, najpierw przez rozpoczęte w 1942 roku studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbywane w ramach działającego w konspiracji krakowskiego seminarium duchownego.
Jako niezwykle uzdolniony student już w 1945 roku podjął obowiązki młodszego asystenta na wydziale. Po studiach doktoranckich w Rzymie późniejszy święty powrócił do Krakowa. Władze komunistyczne w następnym roku zlikwidowały wydział, który przetrwał w strukturach archidiecezji dzięki decyzji Stolicy Apostolskiej. Jednak to właśnie Karolowi Wojtyle, jako arcybiskupowi krakowskiemu, zawdzięczamy zarówno nadanie przez Kongregację Wychowania Katolickiego w 1974 roku wydziałowi tytułu papieski, jak i dalszy rozwój naszej uczelni. Jako wielki kanclerz wydziału troszczył się on o jego ilościowy i jakościowy wzrost, czego ukoronowaniem było powołanie przez niego, już jako Ojca Świętego, Papieskiej Akademii Teologicznej w 1981 roku. Również uznanie Krakowskiej Uczelni Teologicznej przez władzę państwową w 1989 roku było poprzedzone długoletnimi wysiłkami zmierzającymi do zatwierdzania nadawanych stopni i tytułów, które wcześniej podejmował głównie nasz święty patron. W dokumencie powołującym Papieską Akademię Teologiczną Jan Paweł II stwierdził, że czyni to, mając na uwadze przyszły rozwój uczelni. Pod koniec pontyfikatu święty papież dostrzegał, że Akademia dojrzała do przekształcenia się w uniwersytet. Uczynił to papież Benedykt XVI w 2009 roku dla uczczenia swego znakomitego poprzednika. Wobec tak wielkiego wkładu w nasze dzieje jest oczywiste, że cała społeczność uczelni zachowuje we wdzięcznej pamięci wszystko, co dla niej uczynił Jan Paweł II Wielki. Jego wkład to jednak nie tylko decyzje administracyjne. Pozostawił nam ogromne dziedzictwo swej myśli, do którego stale pragniemy się odwoływać. Ojciec Święty był niezwykłą postacią, człowiekiem, którego bezpośredniej obecności doświadczyło najwięcej osób w całej historii ludzkości. Wiemy jednak, że przypominanie jego nauczania jest tym ważniejsze, im więcej dorasta nowych pokoleń, które nie poznały go osobiście. Równie ważne jest zachęcanie do naśladowania jego świętego życia, które przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości. Wobec młodych ludzi uniwersytet czyni to głównie poprzez rozwijanie odpowiedniego duszpasterstwa akademickiego, tak ważnego dla Jana Pawła II. Mija w tym roku 30 lat od ogłoszenia encykliki Redemptoris Missio, w której święty papież przypomniał Kościołowi, że każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej. Takie było życzenie Soboru, który pragnie gorąco oświecić wszystkich ludzi blaskiem Chrystusa jaśniejącym na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Uniwersytet Papieski, świadomy swego posłannictwa ewangelizacyjnego, stara się formować młodych ludzi w tym duchu, którego piękny przykład zostawił nam nasz patron. On uczył nas, że młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka, kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu? W naszym świecie, w świecie wielorakiego postępu i rozwoju, ale i dominującego materializmu, młodzież szuka oparcia w Kościele, który kształtuje wiarę i ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu. Drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy stanowi zawsze dobrą okazję, by podziękować wam, drodzy bracia i siostry, za wszelką duchową i materialną pomoc w realizacji tego programu ewangelizacyjnego. Cała społeczność Uniwersytetu Papieskiego życzy wam w tym trudnym dla wszystkich okresie próby, by zmartwychwstały Pan rozświetlał ścieżki waszego życia i prowadził ku świętości.
Podpisał ksiądz profesor dr habilitowany Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przeżywając tajemnicę wielkanocną, błagajmy Ojca Niebieskiego o potrzebne łaski dla nas, dla Kościoła i całego świata. Módlmy się za Kościół Święty, aby cieszył się jednością i pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za całą ludzkość, aby żyła w pokoju danym przez Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, o zdrowie dla chorych oraz o potrzebne łaski dla tych, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla brata Pawła, o zdrowie i ducha radości w trudnych chwilach dla pracowników firmy Ferco i ich rodzin oraz w intencji Pawła o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci Władysławę Ziębiec, Tadeusza Sobonia, Anastazję Mazurkiewicz, zmarłych z rodziny, Zbigniewa Solskiego oraz wszystkich zmarłych, aby radowali się udziałem w chwale zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby radość wielkanocna umacniała naszą wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Dawco życia i Zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego ludu i spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich darów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć Panu swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Jeszcze i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki tobie składając błogosławił i potem swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przed krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Oddając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składam Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy pośleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Ojcem naszym Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój
Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Jesus Christus, Christus.
Pośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja. Wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech uroczystość wielkanocną błogosławi Was Bóg Wszechmogący i zachowa Was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził Was do życia wiecznego, niech da Wam udział w Jego chwale. Amen. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.